Po co to robisz? Mamy konkurs. Zobaczymy, czyj most będzie wydajny, czyli najlżejszy i wytrzymujący największe obciążenie. Most podwieszony to taki z linami i pylonami. Ciężar ze środka mostu rozkłada się na całe przęsło i na pylony, do samego dna. Budowa takiego mostu wymaga dużo pracy. Może być bardzo długi. Budujemy dziś mosty. Dowiedziałam się, że to wcale nie takie proste. Najtrudniejsze w budowie mostu jest to, żeby był stabilny. To jest zwornik. Bardzo ważny. Bez tego kamienia most by runął. Tu są połączenia. One rozkładają ciężar i uginają się. Kończymy już drugą podporę. Musimy zrobić jeszcze jedną i sprawdzimy most. To są belki, dzięki którym most będzie stabilniejszy. A to słupy, które podtrzymują jezdnię. Nasz most będzie mocny. Nie wydaje się ciężki. Próbowałyśmy to połamać ściskając. Nie dało się. Pęknie bez obciążenia. Już się ugina. Wiem. Złam się, proszę. Nie pęka? Zaraz zacznie. To było niezłe. Mocne, pęknie czy nie? Myśleliśmy, jeszcze nie. Był jeden problem. Most się przechylał. Dlatego trzeba było dać belki po środku, połączyć boki, bo się przechyla. Rozmawiamy o pomyśle i sami go realizujemy. Naprawdę lepiej rozumiemy, jak coś działa, kiedy sami to zrobimy.